Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wiwera, to jest kolejny odcinek gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. I dzisiaj sobie porobimy troszeczkę takich pobocznych zadań. W tym momencie spojrzymy na mapę, nieopodal tutaj kamieniołomu, a w sumie nawet jestem w tym kamieniołomie, gdzie pracują sobie robotnicy przy wydobyciu jakichś tam kruszców z podziemi. I mamy tutaj pewne zadanie, do którego sobie zaraz podejdziemy. I zobaczymy, co będzie trzeba tutaj zrobić. Gdzieś na dole jest chyba osoba, która nam to zadanie może zlecić, więc tam sobie zejdziemy czym prędzej. Witaj w Tucson. Ależ mi się ręce trzęsą. Mogę coś dla was zrobić? Okej, zarządca chyba nie bardzo jest tą osobą. Chyba ktoś tutaj. Ludzie! Na Bogu! Co wy pierdolicie? Jaka znowu plaga! Nieszczęśliwy wypadek i tyle! Wracajcie do rzeźbienia, bo jak nie dowieziemy głowy na czas, to mi inwestor jaja ukręci! Tak powiecie wdowie po Emilienie? Że go krowa rozgniotła, to nieszczęśliwy wypadek, tak? To jest, panie kochany, poważna sprawa. I trzeba jakiegoś maga albo innego specjalistę zawezwać. Na przykład Wiedźmina. Coś się stało? O, patrzcie, wygląda mnie, że to ten Wiedźmin, co do miasta przyjechał. Może on by jakieś egzorcyzmy odprawił? Trzeba by go spytać, ile bierze. Widziałem wasze ogłoszenie. Chodzi o jakąś krowę czy plagę? Panie kochany, plagę! I to jaką? Bogowie muszą być nieźle wkurwieni, bo w Zerikani mieli najpierw plagę szarańczy, a potem żab. A u nas od razu po ludziach krowami napierdala. Już, już, no, nie ma co siać paniki. Chodźcie, mistrzu, na spokojnie wyłuszczę, na czym sprawa polega. To ciekawa plaga. No faktycznie, przykra sprawa. Być zgniecionym przez krowę? Szkoda Emiliena, dobry z niego był pracownik. Ja im mówię, że na pewno da się to wszystko jakoś łatwo wyjaśnić. A ci do mnie od razu z gębą, że plaga i że chcą dodatek od trudnych warunków pracy. A z torbami mnie puszczą, przejuchy. Zaraz, zaraz. Mam sprawdzić, dlaczego z nieba spadła krowa? Tak? To też. Ale że nikt krowiego ścierwa nie posprzątał, to się jakieś gówno przypałętało i strach na drugą odkrywkę zaglądać. Nic dziwnego. A swoją drogą, co to była za krowa? No jak to jaka? Normalna, łaciata. Nic specjalnego. Na drugiej odkrywce leży i cuchnie. A Emilien pod nią. No to jak? Weźmiecie to zlecenie? No kurde, jasne. Krowy spadające z nieba to jest mega ciekawe. Mega ciekawe zadanie. Podpytamy jeszcze. Czym wy się tu właściwie zajmujecie? Rzeźbimy posąg proroka Lebiody. Znaczy, nie cały naraz, ale tak po kawałku. Pojawił się bogobojny inwestor, który po dobrych 50 latach na nowo uruchomił projekt i zaangażował wszystkie kamieniołomy w okolicy. I wszystko szłoby zgodnie z planem, gdyby nie ten wypadek. Błagam, mistrzu, zajmiecie się tym. No tak, tak, zajmiemy, tylko... Zapytajmy, czy byli świadkowie. Muszę dowiedzieć się więcej na temat tej sprawy. Ktoś widział, co się stało? Nie, tylko słyszał. Osterwa szedł zobaczyć do Emiliena, jak mu idzie, gdy nagle jebło potężnie w ziemię, a chwilę później coś przywaliło w jeden z dźwigów. W ten dźwig to chyba raczej nie przywaliła krowa. Pewnie nie. W każdym razie chcieliśmy rano zobaczyć, co. Ale nas te paskudstwa przegoniły. No i od tej pory robota stoi. Dlatego proszę, mistrzu, nie mi trężcie dłużej. Weźmiecie tę sprawę? No jasne, jasne. Nie, nie będziemy zdzierać, bo to jest taki lokalny przedsiębiorca. Takich to trzeba wspierać, żeby wszystkim żyło się lepiej. Dobrze, sprawdzę to. Może chodzić o spaczony portal, ale nie sądzę. Niech wam Lebioda w dzieciach wynagrodzi. Będę wypatrywał waszego powrotu, mistrzu Wiedźminie.
No dobra, z tymi dziećmi to troszkę pojechał. W takim razie lecimy szukać tego nieboszczyka i tej krowy, która na niego spadła z nieba. Pić! Dajcie mi pić! Dobra, widzimy krowę. Jakieś kruki się tam na niej pasą już. No faktycznie gość przygnieciony krową. Ale tak jak myślałem, że to jakieś zwierzę chyba niosło tą krowę w powietrzu i spadła mu po prostu. Jakieś takie rany na boku. To musi być ten Emilien, o którym mówili robotnicy. Pechowiec. No dobra, od czego by tu zacząć? Zmiażdżony przez duży ciężar. Pęknięta podstawa czaszki. Świeże ślady zębów. To te trupojady, ale dobrały się do niego już po śmierci. Z jego ciała więcej się nie dowiem. Okej, obejrzyjmy krowę w takim razie. Część tkanek jest zmiażdżona. Najwyraźniej spadła z dużej wysokości. Rozpruty brzuch. Nie tak dużo krwi, więc stało się to już po śmierci, kiedy serce już nie pracowało. Ślady zębów, ale niedużych. To na pewno te trupojady. Szybko wyczuły żer. Okej, rany kute i szarpane krowy. Głębokie rany od pazurów. Rozstaw szponów sugeruje drakonida, pewnie wiwernę. Ale to nie one spowodowały śmierć. Wszystko jasne. Krowę zabił upadek z wysokości. Potem jak upuścił ją jakiś drakonid. Zapewne młody osobnik, który niósł krowę do gniazda, ale okazała się za ciężka. Pech chciał, że akurat na Emiliena. No to teraz jeszcze ten dźwig. Okej, musimy jeszcze sprawdzić dźwig. A ja się zastanawiam, gdzie te trupojady w takim razie. Chyba też się kręcą. To co to? Jakiś list gończy? Okej, chyba jeszcze wyżej. Drakonid musiał się tu poważnie zranić. Pewnie próbował wyrównać lot po upuszczeniu tej krowy i się skaleczył. Dobrze. Łatwo będzie go wytropić. Okej, w takim razie będziemy polować sobie na ślady tego zwierza. Drakonida, ledwie wyraźne. Jestem na dobrym tropie. Gdzieś sobie tutaj leciał. Okej, jeszcze zanim go odnajdziemy, to użyjemy oleju.
Zaczął silniej krwawić. Rana była poważniejsza niż przypuszczałem. To ciekawe, co się z nim stało. I tutaj jest coś czerwonego na dachu. Śmierdzi zacierem. Najwyraźniej drakonik zaatakował lokalną wibrownię. Mamy jakichś zgniców. Naszego drakonita tutaj no nie widać. Tutaj kolejny. Sprawa powinna być już załatwiona. Przeszukajmy sobie tutaj tą lokalną bimbrownię. Okay, mamy zapiski bimbrownika. Które nam nie odpaliły żadnego zadania. A myślałem, że tak się właśnie wydarzy. Okej, tu mamy duże ślady krwi. Wylądował na dachu tej bimbrowni. Narobił sporego bałaganu, a potem ruszył dalej. Dobra, wydaje mi się, że nie mamy tu już nic więcej do roboty, ślady więc... Ślady łap. Najwyraźniej był zbyt wyczerpany, by dalej lecieć. Więc możemy ruszać. Za naszym drakonidem. Kiepsko z nim. Ledwie powłóczył nogami. Obstawiam, że zdechł. Tu wylądował drugi drakonid. Większy. Odczekał, aż ten mniejszy wydobrzeje i poleciały razem. Łatwo będzie je tropić. Ten mniejszy nadal krwawił. Okej, czyli mamy dwa drakonidy. Czyli zapowiada się jeszcze lepiej. Dwójkę, to pewnie wracają do gniazda. Właśnie, zerknijmy sobie jeszcze na to, jakie to zadanie jest. No dokładnie na poziom 38, a samo zlecenie nazywa się Łaciate Kłopoty. Dopiero teraz to zauważyłem, więc całkiem ciekawie. Tutaj trop się urywa. Ale idę o zakład, że tam na górze mają gniazdo. No shit, Sherlock, no. Jak on na to wpadł? A widzę, że tam na górze jakieś ruiny są nawet. Co to jest za dziadostwo? Okay, sprawdzimy sobie to od razu w bestiariuszu. Kartacz, olej, art oraz kłem, czyli taki dosyć standardowy zestawik. Kartacz oczywiście mamy. Okej, ale będziemy musieli sobie... Wow, widzę, że tutaj z grubej rury. Teraz
Okej, we dwóch na jednego. Dość paskudne te istoty. Trzeba zabrać trofeum. Pozostałe jaja nie zdążyły się wykluć. Trzeba spalić całe to gniazdo. Dalia. Okej, weźmiemy sobie trofeum. I zlecenie możemy uważać za wykonane. Jeszcze spalmy te jaja, tak na wszelki wypadek. To załatwi sprawę. Okej, widzę, że mam tutaj też miejsce mocy bodajże, tak to się nazywa. Czyli możliwość zdobycia kolejnego punktu rozwoju dla Geralta. Dlatego może warto będzie tam zajrzeć od razu. Oczywiście jeszcze sobie pozbieramy tutaj przeróżne skarby, które były tutaj zbierane przez ten czas, kiedy te paskudne potwory sobie tu mieszkają. Coś tu jeszcze jest. Raport kapitana. O, proszę, arcymistrzowskie schematy mamy tutaj, aż 3. Okej, zadaniem będzie na pewno warto się zainteresować, ponieważ taki rynsztunek może się okazać dużo ciekawszy na przykład niż ten, który teraz posiadam. Już jakaś panterka się natrafiła. I w tym momencie lecimy sobie do jaskini, która się tu znajduje. Na dole jest miejsce mocy bodajże, tak to się nazywało. I mam nadzieję, że nie spadnę, się nie zabiję. Chyba spróbujemy zejść sobie tutaj tak spokojnie. Okej. Dobra, jest miejsce mocy. Medalion. Mamy w tym momencie 4 punkty. To miejsce mocy. Okej, jest kolejny punkt umiejętności, czyli razem będziemy mieli 5. Oczywiście jeszcze bonus do znaku Igni w tym wypadku. Także schodzimy na dół i lecimy do zleceniodawcy. Powiemy mu o tym, że rozwiązaliśmy zagadkę tajemniczej krowy. Nie ma tu żadnego znacznika szybkiej podróży, więc będziemy musieli podjechać sobie troszeczkę ten kawałeczek na podce. Okej. Także jedziemy. Mam nadzieję, że podróż powrotna odbędzie się w miarę sprawnie. Nie spotkamy na naszej drodze żadnych smutnych kreatur, które będą chciały nas jeść. Bierzemy sobie skrót przez las. Wolniej. Okej, tutaj. Dobra, jesteśmy praktycznie na miejscu.
Myślę, że kamieniołom będzie mógł ruszać dalej z pracą. I co? Wiecie już, jak to z tą krową było? Tak. Możecie wracać do pracy. To nie była żadna plaga spadających krów. No, od początku mówiłem. Kamień z serca. No to mówcie, mówcie. O co się właściwie rozchodziło? Młody oszlusk, przelatując nad kamieniołomem, upuścił zdobycz. Niósł ją do gniazda dla swojej matki i rodzeństwa. Spaliłem też ich jaja, więc raczej już o nich nie usłyszycie. Chwali się przezorność, ale tak jak mówiłem, więcej wam nie zapłacę, bo nie mam. Spoko, to taki gratisik macie był. Macie tu. I dzięki, mistrzu. No i tak dużo wysłupał, 300 koron. No, no. Sprawa się wyjaśniła, tak? Żadni bogowie nie zesłali na nas plagi. To był po prostu smok. Ale już go nie ma. Wdowie po Emilienie wypłacimy odszkodowanie i już. To na co jeszcze czekacie? Raz, raz, raz! A mnie się wydaje, że tu się dalej jakieś podejrzane rzeczy dzieją. A co się stało z budowniczymi, co pomnik składają? 3 dni temu mieli do nas dotrzeć i jakoś ich wardajso dalej nie widać. Pewnie ich też coś zgniotło. Albo ze szczętem zeżarło. O! Jakaś szarańcza, jak w Zerikanii. Co wy mi tu znowu za brednie opowiadacie? Pisał architekt, że mają duży transport marmuru z Metiny na Brodę Proroka i że się spóźnią tydzień. Więc przestańcie pierdolić, tylko do roboty. To ja odprowadzę was, mistrzu. No coś robotnikom się nie chce robić. Wszystkie wymówki dobre. Wprawdzie to skłamałem, żeby mi tu znów nie panikowali. Ale gdzieś ci robotnicy faktycznie przepadli. Zajdźcie do mnie później, to wam wyłuszczę szczegóły. A, no proszę, czyli jednak jeszcze nie koniec tego zlecenia. Dobra, idziemy w takim razie. To zlecenie zakończyliśmy, co prawda, ale chyba jeszcze jedno się szykuje. A skoro jesteśmy tutaj i myślałem o tym, żeby właśnie jeszcze jakieś zlecenie złapać, to myślę, że możemy się skoncentrować tutaj na tych kamieniołomach. No jak, mistrzu? Poszukacie tych zaginionych robotników? Zginęli? W jakim sensie? Ano, przepadli, razem z zaopatrzeniem. Złożyłem nowe zamówienia i kilkanaście wozów dotarło na miejsce budowy, a 5 zaginęło po drodze. Narzędzia, prowiant, budulec, no i przede wszystkim specjaliści. Co gorsza, był tam też nasz główny architekt. Pisałem do niego, że kamieniołom działa i żeby wysłał nowe plany, a na to majster, że architekt przecież jest u nas, w Wardaiso. A to znaczy, że... Też przepadł. Rozumiem. Zajmę się tym. Mistrzu, nie wiem jak dziękować. Tylko błagam, śpieszcie się, bo bez tych 5 wozów nie skończymy budowy. Okej, co my tu mamy? Śladami świętego Lebiody. Na twojej mapie zaznaczono miejsce, w których utknęły transporty z materiałami potrzebnymi do ukończenia posągu świętego Lebiody lub inżynierowie odpowiedzialni za budowę. Udziel im pomocy i obserwuj, jak dzięki tobie wznosi się jeden z cudów świata. Okej, ja bym zobaczył ten plac budowy. Gdzie my to mamy? Ciekawe, czy Ciamfanelli da mi kredyt, jak oddam żonę. No bo faktycznie mamy tutaj na przykład rękę. Nerwowa robota, co? Tak ci łeb posiwiał. No, od razu może sobie zerkniemy,
Gdzie ten posąg jest? Aha, no okej, okay, dobra. To myślę, że jednak się tym nie będziemy może zajmować w tym momencie, żeby zobaczyć ten posąg, a po prostu skoczymy sobie tutaj do... tutaj na ten most i tu mamy też kolejne jakieś zadanie, także od razu sobie zobaczymy, co to jest za zadanie. A może, może skoro już tam będziemy w tych okolicach, to zerkniemy i pomożemy reszcie tych inżynierów i osobom, które gdzieś tam powiedzmy zagubiły się po drodze, a są związane właśnie z budową tego dużego posągu Lebiody. Ok, w takim razie jesteśmy tutaj. O, i tu jest gdzieś... tutaj jest gdzieś zadanie. O nie, nie, moja rodzina zajmuje się winiarstwem od 4 pokoleń. Ta, z tego co widać z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. Jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nim nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Jesteś obłąkana, dziewczyno. Ha. Ludzie, ludziska, słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka. Nie wygląda mi na przeklętą. Raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiałeś jej się nieźle narazić. Tak? A ty co za jeden? Znawca kobiet? W rzeczy samej. Więcej. Koneser. O, to widzę, że się dogadamy. Ty, a powiedz mi, te miecze, to tak nosisz od parady, czy używasz ich czasem? To narzędzie pracy. Jestem wiedźminem. A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard, ale ten urzędniczyna jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Generalnie nie jest dobrze. W Zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. Dużo roboty. Sporo tych nieszczęść, jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy, znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. No to jak? Pomożesz mi? A, no ale to będzie wymagało troszeczkę hajsu, mój drogi kolego. Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? Ulala, 700. No nieźle, nieźle. Także widzę, że będzie tutaj bardziej skomplikowane zadanie, ale to myślę, że możemy sobie w tym odcinku przynajmniej ponegocjować. O, brzmi uczciwie. Okej, 760. W takim razie możemy się zaoferować. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskuram? Spoko, ziomek. Chyba jeszcze ponegocjujemy nasze zlecenie. Psst. Jesteś Wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym durniem Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi.
zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bednarz i Kowal. Na przecince zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na Pawim Stoku też jest jakoś niespokojnie. Mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż Liam. Więcej? No to musisz dać co najmniej 770, nie? No dobrze, niech będzie. Mogę ci pomóc. Albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Liam nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj. Okej, w takim razie mamy dwa nowe zadania. Ha, i co teraz zrobić? To jest dobre pytanie. Zerknijmy sobie w takim razie do naszego dziennika. Awantura o wino, tak? Ja mamy tu aż 5 problemów w tej winnicy. I pytanie... Aha, dobra, w takim razie chyba nam się tamto... A nie, jest. Jednak jest. Tutaj te drugie zadanie również się pojawiło. Nie wiem, może byśmy się zajęli najpierw tym lepiej płatnym tak naprawdę zleceniem, czyli tym Vermentino. A później ewentualnie zajmiemy się drugim, chociaż może jakoś się ta sytuacja polubownie zakończy. Widzę, że nam się zmieniło tutaj również trofeum, które sobie nosimy. I mamy tutaj, zobaczmy, 10% szans na odcięcie kończyny. Trofeum z oszluzga, który zrzucił krowę. Dobra, a tutaj mamy gryfa naszego. Dokładnie to samo. Nie wiem, wydaje mi się, że ten gryf jest bardziej taki hardkorowy, więc niech sobie wisi. A co ja bym chciał jeszcze na ten odcinek, ponieważ nie chcę rozpoczynać tych zadań z winnicami, bo są dosyć rozległe. Więc może sobie zrobimy, zanim ruszymy do tamtych kolejnych zadań, zerkniemy sobie na to, co chcieliśmy tak naprawdę tutaj zobaczyć. Okej, zobaczmy, jak to daleko jest. Na drugiej stronie rzeki. No, to będzie kawałek objechać. Ale dobra, to możemy pocisnąć. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle i co się tam buduje, żeby potem wiedzieć ewentualnie, jakie są efekty, kiedy będziemy wykonywać kolejne zadania związane z tym zadaniem. Mm.
Teraz moje. Po prostu świetnie. Dobra, olejmy to na razie. I my jedziemy bezpośrednio. Jakie to mamy ukryte skarby, ale też sobie to na razie zostawimy. Idziemy bezpośrednio na ten plac budowy, który gdzieś tu już powinien chyba być. Może tutaj, za tymi murami? Okej, tutaj już się walniemy piechotą. Wow, wow, dobra. To zły pomysł był, nie chciałbym tam spaść. Okej, mamy opuszczoną świątynię proroka Lebiody. Fajne miejsce, muszę przyznać. A budują go gdzieś tutaj. Ładny posąg. Ha. Okej, czyli tak jakby mieli... Na razie mam stopy, tak? Chyba do... gdzieś do połowy łydki. A ciekawi mnie to, czy jest to nawiązanie na przykład do tej budowli w Świebodzinie, która powstała jakiś czas temu. No, myślę, że mogło być to inspiracją dla twórców gry. Dobra, w takim razie myślę, że tutaj sobie zakończymy naszą dzisiejszą przygodę z Geraltem. Tutaj piękne miejsce, żeby sobie stanąć. I podziwiając okoliczne widoczki, możemy się pożegnać. A więc cóż, w następnym odcinku myślę, że zabierzemy się może za wykonywanie tych zadań pobocznych. Z tego zadania komu w drogę, temu w czas, i później zajmiemy się zadaniami dotyczącymi winnicy. No i potem zobaczymy, czy coś ciekawego wpadnie. Jeżeli nie, no to pojedziemy po prostu sobie z wątkiem głównym. A więc taki mniej więcej wygląda plan na najbliższe dwa, myślę, trzy odcinki. A tymczasem dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Hej, hej!